Tak, witam wszystkich już z Zabrzega, z lasu. Słuchajcie, to miejsce tutaj niedawno było bardzo zaśmiecone. Widać, że jest posprzątane. Nie będę gadać, kto się do tego też przyczynił. Taki jeden gościu, który opisał ten problem na echo.pl, nagłośnił sprawę i jak widać odniosło to skutek. Dlatego pamiętajcie, nigdy nie bądźcie pobłażliwi do tych, co śmiecą w lesie, co w ogóle śmiecą w terenie, bo po prostu to są zwyczajne świnie. A las to jest po prostu nasze wspólne dobro naturalne i trzeba o niego dbać. No oczywiście jakieś debile znowu się tu schodzą i robią maraz, ale tak jak godą. Trzeba o tym gadać, trzeba sprawy nagłaśniać, bo dla takiego idiotyzmu nie wolno być tolerancyjnym. Ten przedni szyzble mnie jest trochę nerwowy. To mi ciągle spadło. Zatrzuje. Kurczę. Teraz byłby się wdupił do krzypopy. A bushcraftowi przeca godą, żeby nam takim czymś nie stować. A jego nie posłuchał i byłby noga skręcił. A to oznaczałoby znaczną przerwę w sezonie. O ile nie jego zakończenie. Tak, wyjechaliśmy na wiślanej trasie rowerowej. A raczej na to, na tym, co z nim zostało. Zaraz powiemy o zupełnie innej. Jeszcze tak powiem bardzo satyrycznej wręcz sprawie. A no mianowicie o tym, jak wybudować przejazd kolejowy, nie mając na niego zezwolenia. Krótko mówiąc, sytuacja jest taka, że firma, która remontuje tutaj, właściwie przebudowuje ta cała bana na tym odcinku tutaj w Zabrzegu, nie zorientowała się, że drogi, które mają prowadzić do tego przejazdu, czyli między innymi ta tutaj, nie są drogami publicznymi, to są drogi wewnętrzne PKP. I żeby zrobić po nich objazd, trzeba mieć zezwolenie właśnie od PKP, czyli od inwestora. No i sprawa ma się trochę dziwacznie, bo wykonawca nie zyskał tego zezwolenia, a to miało być już 1 lipca, a dzisiaj jest 26, także zobaczcie, jak ludzi w jajo zrobili. Między innymi w jajo zrobili też władze gminy, ale to już jest zupełnie inna godka. Poza tym, że ludzie nie mający świadomości o tym, że to są drogi wewnętrzne PKP, jadą na burmistrza naszego, a burmistrz nie ma w ogóle nic z tym wspólnego. No i właśnie cała ta sytuacja tak wygląda. Że obwinią się kogoś, kto po prostu no nie ma nic wspólnego na to. Nie ma żadnego na to wpływu. Tak to jest, kiedy inwestor nie potrafi dogadać się z wykonawcą, wykonawca z inwestorem i efekt jest taki, że nie ma przejazdu, a tym już jest formalnie wybudowany. Dziwajcie się, tornado przed nami. Ja, Gdynał.
taki ten, na dopyłowę. No, zdarzają się takie rzeczy. Wir pyłowy to był. I tak to wygląda, że nasypuje się ziemia na przejazd, zakaz przejścia, teren budowy. No, Stanisław Bareja by się nie poszczycił lepszej komedii. Gadają, że PRL się już skończył, a epoka barejowsko-wieczna żywo. DRK będzie przesunięta. Jak tego zarząd nie zrobi, to my to zrobimy. Proste. Tak, tutaj idzie teren, tak remontują kabana. Oczywiście na żaden teren budowy nie wchodzimy, ale jak dało się zauważyć, zniknęła już nastawnia. Zniknęła nastawnia, tutaj PODG Ochodza. Po prostu już i nie ma. Widać tu jeszcze rozwalone fundamenty prawdopodobnie. Tak, wciepać komuś do zboża najlepiej. A jak? Tutaj te obniżenie. Za niedługo też tak będzie z budynkiem. Stacji w Zabrzegu. Kaniowa. Jesteśmy już w rejonie, gdzie przeszła trąba powietrzna 7 czerwca 2020. Przeszła tutaj trąba powietrzna i zobaczymy, jak sobie ludzie z tym radzą. Ale widać, że odbudowa jest. No, zresztą takiego kataklizmu, jaki tutaj przeszedł, nie chciałbym w żadnym wypadku przeżyć ani doświadczyć, bo było to naprawdę straszne, zwłaszcza że ja to po prostu widział. Także no, potworna sprawa. Widać, że dachy już są. Życie wraca powoli do normy. Nie wiem, czy to widać. Sprawdzamy mapę burzową. I w tej chwili nad Czechami, nad Polską nie ma nic. I nad Słowacją też nie. Żadnych burzów. Ja jestem w tej chwili już w Dankowicach. Tutaj jest taki odcinek drogi. Ja wiem, z 500 metrów. A nawet nie, co jest nie, co jest przerwany przede wszystkim. Myślę, że jest to spowodowane tym, że przejeżdża się przez teren hodowlany. Pewnie nie umieją się dogadać. No i takie oto absurdy też mamy. Tak, to już są Dankowice. Tutaj mamy austriacki słup graniczny z nad Wisły w Kaniowie Dankowskim.
teraz przeniesiony jest tutaj. To jest austriacki, tutaj nie ma herbu pruskiego, a powinien być orzeł w zasadzie. Ale to już nie w Kaniowie, tylko po drugiej stronie Wisły by było. W każdym razie korona austriacko jest. Trójka. A więc taka oto pamiątka przeszłości. Co do samych słupów granicznych prusko-austriackich, do tematu będziemy wracać na jesień 2020, chyba że pandemia nam te plany pokrzyżuje, bo to już miało się odbyć na wiosnę. No niestety wybuch pandemii koronawirusa zniweczył te plany. Ja już jestem na alei w Dankowicach, ale jadę do Dankowice. Grzyb atomowy na horyzoncie. No, zapowiadane są niestety burze, ale jak na razie na horyzoncie żadnych nie widać, poza tym grzybem atomowym. Pewnie gdzieś te śmierska i tak powstaną. Więc no, trzeba będzie uważać, dać pozór. To już są Bielany, rzeka Soła. Tam widać skutki pandemii. Pełno moczoszwajorzy, konseklarzy i żadne odstępy nie są zachowane. A pandemia dalej szaleje. Tak, znalazłem się na rowerowym szlaku Doliny Karpia w Osieku. I powiem szczerze, że chyba nim pojadę. Na Przeciszów i na Zator. I w rejonie Zatora na WTR-ka. To by był dobry pomysł. Kopiec Grunwaldzki 27 km. No to jadziemy według tego szlaku. Fajna droga, nie? Osiek. Tak, tutaj mamy znak szlaku świętego Jakuba, czyli Camino. No do Hiszpanii trochę jest. A my jadymy dalej tym czerwonym szlakiem w Dolinie Karpia. Nie wiem czy widzicie, ale pojawiają się już pierwsze burze. Także trzeba będzie dać pozór. Na razie jest cicho. Pęknięte niebo tam jest. Nie, no to z kuli fligrów, nie? Także trzeba będzie dać pozór. No piękne tereny tutaj są. Jadę w kierunku na Zator. Biznes tutaj jest. Domki. Zator, to już jest Zator, tak. Fajna sprawa. Wynająć domek i zrobić serajza na krapy. Nieźle. Jedna z atrakcji tutaj rejonu Zatora.
ta druga atrakcja jest już przed nami. Oj, pojawiła się druga rozrywa. No proszę. Podwójno? Tak, ta... 47 km w 3 godziny 44 minuty, tempo odcinka 9 minut 19 sekund na kilometr. Kolejna atrakcja jest właśnie tutaj. A jako to za chwilę powiemy. W każdym razie jak tam chcecie iść, to nie jest się obiadu wcześniej. Tak, park rozrywki Energylandia. Zator. Tutaj zobaczcie, tutaj się to rozbudowuje po lewej stronie, kiedyś tego nie było. Naprawdę robi wrażenie. Największy park rozrywki w Polsce. Energylandia za to. Nie, to tu jednak już działo. Proszę, tego tu nie było, jak ja tu był ostatni raz. No jest ogień. A tam wyjeżdżo. Roller coaster, czy jak to się tak nazywa. Nie, tam wyjeżdżają. Kurczę, biorni. Nie, a masek nie ma. Pandemia jest. Ja powiem tak, no, najlepiej na szczo, bez obiadu. On się rozbudowuje tu ta Energylandia. No doprawdy, ogrom tej inwestycji jest pieronowy, ale widać, że tu jeszcze chyba parkingi powstają. Czy coś takiego? No niesamowity interes tutaj bił. No i jeszcze tam drugi. Tak tu przerobiony na lokomotywę. Piękna sprawa. Tak się kręcę. Aut, ludzi, a pandemia szaleje. Jest to potężne. Sam ginał wyjeżdża i zaraz będzie łup na dół. Będzie ryk. Ja. I zaraz poznamy, kiedy nie zażarł obiadu, a kiedy ten obiad zażarł. Jest to potężne. I na ujadą. Ja się kręcę.
pogodą, bez obiadu przyjeżdżać tutaj. Tak, dzisiaj rajza właśnie między innymi koło tego miejsca, największego parku rozrywki w Polsce, Energylandia Zator. Witam Was z mostu nad rzeką Skawą, już za Zatorem. To jest droga 44 z Gliwic na Kraków, ale to co tutaj widać, co jest tu wyciepane, to po prostu no brak jakichkolwiek słów. Ktoś wyciepał chleb. Jakim barbarzyńcą trzeba być, żeby coś takiego zrobić. Spytkowice, tutaj mamy fajny zamek w Spytkowicach. Nieźle. No i most kolejowy. Przeprawa promowa przez Wisła. Okazało się, że ten prom jest płatny. Złotówka. Jedynie co mnie martwi, to tamte chmurka od południa. Deszcze widać. A teraz Józef jest na wiślanej trasie rowerowej z Krakowa na Oświęcim, a tak de facto z Krakowa na Wisła. Może być problem ze schowaniem się przed deszczem. Pamiętajcie, za ten prom się płaci. To taki odcinek przyprawy. Tak, tutaj zawsze te tory, co ja tam wcześniej przejeżdżał. Generalnie rzecz biorąc, wystarczyło przelić po moście kolejowym, ewentualnie z możliwością rozjechania przez cuk i byłoby jakieś 10 km krócej. No ale lepiej żyć, nie? Jest tutaj chodniczek.
Problem jest taki, że tych lajzy są używane. Ważne tam. No właśnie, mógłbym zrobić do tych trzech facetów. Przejechać tamtędy i byłoby w miarę. Ale przynajmniej była atrakcja i bez złotówka zapłacił za przepłynięcie prumy. I z pewnością będzie WKR-ka wiedła pod ten most. Widać, że asfalt jest większy, bo tu był asfalt w tym miejscu. Nie bardzo rozumiem, czemu go zlikwidowali. A te wzniesienia to już jest Jura Krakowska, Częstochowska. No, idzie na mnie. 6 godzin 11 minut, tempo odcinka 4 minuty 31 sekund. Jak ktoś chce obejrzeć więcej tej trasy rowerowej, to zapraszam na filmy z 3 maja 2019 i 3 maja 2018. Wtedy jechaliśmy z Krakowa, a w tym pierwszym do Krakowa z czechowickimi cyklistami, między innymi też jednym cyklistą z Pisarzowic, z panem Wojtkiem, który przed chwilą do mnie zadzwonił i którego pozdrawiamy, jak i również całe Pisarzowice. Weźmiemy przeszkoda. No, to bardzo fajnie zadzwonił. Jest w tej chwili przy krzyżu na Starej Wsi i tam płynęło trochę. Zresztą nie ma się co dziwić, bo widać tę chmurkę. Ja mam nadzieję, że uda się mi jej uniknąć. Ona tutaj się prosto na mnie kieruje, ale już myślę, że szybciej wyjadę spod jej trajektorii. No, bo tutaj, żeby mnie burza chęciła, to raczej nie chciałbym, bo nie ma się zupełnie kas schować. To jest taka wada tej trasy. Żadnych drzew, niczego, żadnych sklepów, żadnych dachów. Wydaje, czy widzę gościa z krzyżem. Normalnie jak sipiel, że z krzyżem idzie. Szczęść Boże! Gościu z krzyżem. Super sprawa. No, ta burza tam wygląda na to, że stanęła trochę. A to wygląda, że nas nie dopadnie, ale tutaj fajny widok na całą ta dolina. Jura Krakowsko-Częstochowsko, tam widać ruinę zamku Babice. Wygiełzłów to jest tam rejon Libiąża w zasadzie. Chociaż nie, bo tam widać
Janina, no to od Libiąża jeszcze jakieś 10 km będzie. Alwernia, o, tamte okolice. A ja jestem na Wiślanej Trasie Rowerowej. Jadę w kierunku Oświęcimia. Powiem mu szczerze, że ten gość z tym krzyżem, w takim ubraniu jak Jezus, idzie na pielgrzymka pewnie do Częstochowy. Słuchajcie, naprawdę zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Nam dali stało auto i dowali jeść temu facetowi. Tyle, że on się nie zatrzymał, on dalej szedł, on jadł i szedł. Dosłownie klękajcie narody. 43 sekundy na kilometr. Ale chylną, seta równo. A to już okolice Oświęcimia. Tutaj piesi przez ten most. Po lewej stronie wiodła trasa R4. No i niestety ona tu jest przerwana, bo ten most po prostu zawarł. Jakby się nie dało go udostępnić rowerzystom, to by trzeba było bariera. Zresztą nawet tutaj się nie da po tym przejechać. Przyjemna trasa do Łamy Wisły. Wózka nie wyglądają zbyt optymistycznie. To skrzyżowanie, kaj był ten wypadek. Tutaj to drzewo po lewej stronie. To obdarto. To wypadek kolumny rządowej. Na czele z ówczesną premier Beatą Szydło. Oczywiście inny kierowca, nawet choćby nie był inny, to i tak inny być. No bo rządy nie wyjdą. No słuchajcie, robi się trochę nieciekawie, bo zaś mamy burza na horyzoncie i to dość blisko. Mam nadzieję, że uda się mi znaleźć jakieś schronienie. Jak najszybciej, bo zrywa się już wiatr. Tak, no to witamy z Brzeszcz. Albo jak to po naszym będzie z Brzeszczów. No i niestety mamy to, czego można było się dzisiaj spodziewać. Ale zobaczcie, rano było czyściutko. Po południu troszkę się zaczynało, a teraz już niestety mnie dopadło. Na szczęście ta burza nie jest jakoś taką intensywna, na razie bynajmniej. No, widać, że tam jeszcze nie widać. O, że tam jeszcze nie doszła w rejonie Oświęcimia. Ona tutaj krąży, co prawda według map satelitarnych, radarowych, przemieszcza się ona na północny wschód i tam podobno najwięcej wali, w rejonie
Tychów, no jest tam zamroczony fest. Także tutaj jeszcze podobno nie ma tak źle, ale niestety ciulo. I musiałem przerwać ta rajza. Jest godzina 7 po południu. Myślę, że o 12:30 nie będę w chałupie. Raczej bym nie chciał. I to się powtarzał genau scenariusz sprzed tygodnia z Orłowej. Zaś mamy burza. Ja, genau, mamy zaś taką sytuację. Część tych burz przeszła, część kajsi tutaj sprąży. Ja już jest kajsi w Jabiszowicach. Wykorzystałem chwilę co nie lubo, po czym zaś ciulnęło dość fest. Tam widać, że się coś niby jaśni. Jakieś promienie słońca tam się pojawiają, ale tutaj ciulnęło potężnie zaś. No i widać, że ciągle to tutaj się stoi, mimo zamiaru nie kaić pijeruństwo. Tak, ja jest w Jawiszowicach, przy Stawach. No nie przestaje loć. Wygląda na to, że ja musiał w takich warunkach jechać aż do chałupy. No bo nie ma sensu być tutaj na przystanku, a te pijeruńskie podciepy tak żerą, że nie idzie wytrzymać po prostu. Taka oto sytuacja, ja już jest w Czechowicach, w Dziedzicach. No, tutaj nie wygląda to też za fajnie. Cały czas leje. No, no. No i leje i to dość potężnie. Uda się na przystanku, aby trochę przeczekać ta największa ulewa. Tak, no to jak widzicie, niestety dalej leje. Jerzech jest mokry, jak z pierunów. Łapa. Tam już jest pływalnia w tym przewiku, zresztą w tym drugim też. Ale Jurzech jest w ligocie, więc no trudno. No. Ciulnęło mi weź fest od Oświęcimia, ale to najdziwniejsze to, że już jest przy chałupie i widzę, że się przejaśnią, że deszcz skończy padać. Także pozdrawiam wszystkich tych, kiedy mi ciulnęło dzisiaj na rajzach. Pozdrawiam też wszystkich sympatyków, wszystkich tych, którzy oglądają moje filmy, a zwłaszcza pana Wojtka z Pisarzowic. No i wszystkich hejterów i wszystkich maniaków tabletów, telefonów i innych, że tak powiem, nałogów, którzy po prostu nie mogą się z telefonami rozstać, z tabletami. To, co żeś powiedział przy okazji wyjazdu do Orłowej, odbiło się dość szerokim echem, no ale tak to niestety jest, że są ludzie, którzy po prostu przyspawali się już do telefonów, do tabletów i nie mogą bez nich żyć, nie? Potem się pytają, jak to mogłoś żyć bez telefonu, jak ich nie było, jak ja teraz nie umiem żyć bez telefonu. To ja powiem tak, no my umieli żyć bez telefonów, tak jak wy teraz żyjecie bez chodzenia do kościoła, bez szacunku do innych, bez jakichkolwiek przyzwoitych cech. Więc to było dokładnie to samo. No. Dobra, tym mało optymistycznym akcentem kończymy ta rajza. Dziękuję wszystkim za uwagę i trzymcie się, do cześć. I nie dejcie się żadnym ulewom, tak jak ja dzisiaj. Ściulało mnie przez ostatnie 40 km. Mokry rzech jest od pasa w dół, ale jak rzech jest człowieku całkiem mokry, to może to gdzieś po prostu jedziesz. Tak, to już jest poniedziałek. Następny dzień, poniedzieli. Jak widzicie, pogoda się uspokoiła, jest piękno. Ja jadę w tej chwili już z piekarni.
jeszcze taki nawiązanie do tego wczorajszego wydarzenia, właściwie do dwóch, które się wydarzyły na mojej rajdzie. Pierwsza sprawa to jest taka, że ten wyciepany chleb na moście, no to hańba i po prostu brak jakichkolwiek słów, żeby to określić. Zawsze go dali, żeby nie wyciepywać jedzenia, a zwłaszcza żeby też nie wyciepywać chleba, bo nigdy nie wiadomo, kiedy go może zabraknąć. Nie życzę tego nikomu, żeby chleba gdziekolwiek zabrakło, zwłaszcza kiedy są trudne czasy, nie? Ale też było też takie wydarzenie, też na moście. Spotykam gościa, który idzie z krzyżem na ramieniu i się okazuje, że on idzie przez całą Polskę. Idzie przez całą Polskę, żeby prosić o błogosławieństwo do tego kraju, do narodu. On szedł z miejscowości Różaniec nad Zalewem Wiślanym, przeszedł przez całą Polskę na wprost praktycznie na Giewund. Wniósł 15-kilogramowy krzyż na Giewund. Oczywiście no, tam mu na trasie też pomagali i dalej pomagają. Także no, wielki podziw i szacunek do tego gościa. Mało kto jest tak odważny i robi coś takiego. W tej chwili on idzie z Giewuntu w stronę Gniezna. Gniezno, no to wiadomo, że pierwsza stolica Polski, nie? I też no miejsce, kaj był chrzest Polski, nie? Także on idzie na Gniezno. Wczoraj akurat był już po obiedzie w Graboszycach, taką miejscowość tam. On szedł z Wadowic wczoraj. W Graboszycach zjadł obiad i potem tam, jak ją już się z nim spotkał, taka pani przyjechała autem i też mu dawała jeść. Bo on podobno nie ma ze sobą żadnych pieniędzy i żyje z tego, co mu ludzie dają. Nocuje, kaj się jedno do. Tak go do. Także no, ma 27 lat. Także no, no niesamowita inicjatywa. Zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Dalej. Z Gniezna on pójdzie do Sokółki koło Warszawy. No Sokółka to tam bodajże to jest to miejsce, kaj ten cud eucharystyczny się wydarzył, kaj ta hostia zamieniła się w fragment bodajże ludzkiego mięśnia sercowego. Ona spadła farożowi na ziemię przy rozdawaniu komunii i ponoć, że ją dali do takiego naczynia, nie? I ona tam się zamieniła w kawałek mięśnia sercowego człowieka. Także no naprawdę niezwykła sprawa. No i cóż, ja z reguły no tak nie godzę o sprawach religijnych, ale no nie ukrywam tego, że Sombrzech jest osobą wierzącą, także jeżdżymy też na pielgrzymki. No w tym roku akurat koronawirus nam te plany krzyżuje, ale też jak żeście widzieli dwa dni temu, sobota, ten oto pojazd został poświęcony przez naszego proboszcza. Tak jeszcze taką no, sprawa, że ja był tydzień temu w Orłowej i tam żeś godął o tym filmie Claire. I teraz podziwajcie się, jaki kontrast się wytworzył. Tutaj godomy o różnego rodzaju filmie atakującym kościół, bo to jest atak na kościół, przez to jest wykorzystanie błędów kościoła przeciwko jemu samemu. I jeden celebryta po tym godo, że on nie ości dziecka, bo w kościele są same pedofile. Otóż nie.
z pedofilią oczywiście, z tego różnego rodzaju dziadostwami trzeba walczyć, jak najbardziej, ale nie każdy farusz to pedofil, nie każdy człowiek to pedofil, bo Kościół tworzył osoby ochrzczone, wszystkie. Także nie każdy z nas jest pedofilem, nie każdy z nas tak postępuje. Ci, którzy tak postępują, no to wiadomo, trzeba ich, że tak powiem, nawrócić na dobro droga. Ale też, no, niestety, no tacy ludzie też są i właśnie im też trzeba zaproponować, żeby tym wszystkim krytykom, żeby zamiast robić taki dziadostwo, hejt w internecie, zwłaszcza jak jest sprawa jakieś tam coś o kościele, to w komentarzach jest taki zwyczaj już niestety, że jedzie się na kościół ile się do. Najczęściej robią to osoby, które do kościoła nie chodzą. Najwięksi znawcy się wtedy znajdują. Także no, jak macie tak robić, to idźcie, weźcie ten krzyż na siebie i pokoście. Wreszcie są twardzi. I pokoście, tak jak ten gość, który idzie przez całą Polskę i nie boi się tego pokazać, że potrafi, że chce, potrafi. I naprawdę mega pozytywny gość. Także no szacun do niego niesamowity. O, podjąć takie wyzwanie. No, Jan Paweł II w czasie swojej wizyty w Zakopanem godął: nie wstydźcie się krzyża, brońcie krzyża. Także no szacun do gościa i w ogóle. Zamiast siedzieć przed komputerem, przed smartfonem, tabletem, idzie piechotą z krzyżem na ramieniu i nie boi się tego, czy leje, czy zima, czy słońce. W białą taką lnianą szatę jest ubrany. No, wygląda z pozoru jak Jezus. No, oczywiście nim nie jest, ale pokazuje to, że jak się chce, to można, to się potrafi. Czymże się wszyscy idą zaś.